kannst dein neues Play sind aber 200. Nein, nein. Du kannst es ja. Du musst auch ein neues Play bauen. Das funktioniert nicht. Die kommen einfach viel weniger auf die Einwohner. Thank you.
Nie, to jest... Jak choćby w Teuflis, Bad Mittendorf i w Sapporo w 2010 roku, kiedy zajmował czwarte miejsca, to jest jego największe osiągnięcie jak do tej pory w karierze. A teraz 112 metrów, jest to najkrótszy skok, jaki oglądaliśmy na razie w tej pierwszej serii. Tak, no to obok Clemensa Muranki, drugi z debiutantów w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata, bo wcześniej w Lillehammer, w Kusamo, w Soczi go nie oglądaliśmy. Oglądaliśmy już Marco Grigoliego, pierwszy z reprezentantów gospodarzy na Państwa ekranach, 21-letni Szwajcar, mieszkaniec St. Moritz, no ale on jeszcze w tym sezonie punktów Pucharu Świata nie zdobywał. Oj, będzie problem, aby zdobył je na swojej ojczystej ziemi, bo to krótki skok szwajcarskiego zawodnika. Marco Grigoli, dobra prędkość na progu, tylko 112 metrów, podobnie jak Antonin Hajek. Wiatr, warunki, w których skakał reprezentant Szwajcarii, no, niekorzystne, prawie metr na sekundę zawiewający wiatr od tyłu, ale i wczoraj już podczas serii kwalifikacyjnej Marco Grigoli, gdzie w kwalifikacjach zajął 31 miejsce, tam uzyskał 119 metrów, teraz 112 i jest na razie na ostatnim miejscu, siódmym, Marco Grigoli. A tymczasem Martin Cikl, kolejny z Czechów. Martin Cikl, 25-latek, także zawodnik, którego oglądamy po raz pierwszy w konkursie Pucharu Świata w tym sezonie. Nierówny lot, niespokojny, musiał korygować błąd przy wyjściu z progu. Warunki, w jakich skakał Martin Cikl, wcale nie takie złe w porównaniu z tymi zawodnikami, z tymi skoczkami, których oglądaliśmy do tej pory. Przypomnę, na prowadzeniu Clemens Murańka, 127 metrów, Piotr Żyła na miejscu drugim, 122 metry. No a Martin Cikl tylko 111 metrów i według mnie jest to odległość, z którą rozstaje się z dzisiejszymi zawodami ten skoczek. Tak, jestem przekonany, że poniżej 120 metrów to jest zdecydowanie za mało, aby myśleć o awansie do drugiej rundy. Być może wyniki poniżej punktu konstrukcyjnego, poniżej 125 też będą za słabe, no ale o tym jeszcze za wcześnie mówić. Na razie kolejny reprezentant gospodarzy, bardzo wysoki, 21-letni Gregor Deschwanden, który w tym sezonie zdobył już pierwsze punkty w karierze swoich występów w Pucharze Świata. W drugim sezonie był 30 w Kusamo. No, dopingowany przez publiczność, ale chyba nawet 120 metrów nie udało się Deschwandenowi w tej próbie osiągnąć. A więc będzie dosyć nisko w klasyfikacji. Trener Kinsle patrzy, jak tam było z wiatrem. No dodane punkty, prawie 6 punktów. Przepraszamy Państwa, przez moment mieliśmy zakłócenia z dźwiękiem. Bardzo za to Państwa przepraszamy. Mamy nadzieję, że już teraz jest wszystko w porządku. A więc Deschwanden skoczył 119,5 metra. Wiatr nie przekraczał metra na sekundę podczas jego skoku. Cały czas wieje z tyłu, zza góry Titlist, tej naturalnej góry, na której ta skocznia jest położona. No i teraz czekamy na skok Kamila Stocha. No i zaraz zobaczymy. Trener Łukasz Kruczek mówił, żeby nie zapeszać. Jest dobrze, wrócił spokój. Oby ten spokój przełożył się na skok konkursowy. I teraz pięknie! I teraz daleko! Kamil Stoch, to są takie skoki, na jakie czekaliśmy. Brawo, pięknie, świetnie wyszedł z progu, bardzo dynamicznie, dobrze trafił w ten próg. 132,5 metra, proszę Państwa, więc pierwszy rezultat zdecydowanie powyżej 130-metrowy. Popatrzmy jeszcze raz, bo warto popatrzeć. Spokojna sylwetka w locie, świetne wyjście z progu, ładnie na tych nartach wyłożony. O, jakby kontrolował wszystko, co się w locie dzieje. No i podejście do lądowania także nienaganne z zaznaczeniem telemarku. Tutaj powinny być także wysokie noty sędziowskie. Ja sądzę, że 19 będziemy oglądać z pewnością. Popatrzmy jeszcze, sędziowie ze Słowenii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Finlandii oceniają dzisiaj skoki. Noty bardzo wysokie, dodane 6,5 punktu. No i oczywiście prowadzenie Kamila Stocha. 3,19, 1,18,5, 1,18, a więc bardzo dobre i wysokie noty. Junshiro Kobayashi na naszych ekranach. Wracając jeszcze do Kamila Stocha, rzeczywiście cały skład.
skład naszej reprezentacji miał posiedzenie, nie jedno, ale kilka, w których dyskutowano. No i stwierdzono, że jakby najważniejszym tym punktem zapalnym, jeżeli chodzi o słabe starty naszych skoczków, to kombinezony. Okazało się, że te nowe kombinezony nie do końca pasują naszym zawodnikiem. Ciężko przyjąć odpowiednią pozycję najazdową. Jeżeli nie ma dobrej pozycji najazdowej, sypie się wówczas wszystko. Brak odpowiedniego odbicia w progu, ułożenia w powietrzu, no i odbija się to automatycznie na odległości. Potrenowano, troszeczkę przeszyto kombinezony, potrenowano w Zakopane. Te skoki były już zdecydowanie lepsze. No i oglądamy teraz zupełnie odmienionych naszych reprezentantów. 100, Murańka, Żyła, to pierwsza trójka jak na razie tego konkursu. No tak, a za nami już, proszę Państwa, 11 zawodników. 11 był Kobayashi, który klasyfikowany jest na czwartej pozycji. A teraz kolejny z reprezentantów kraju kwitnącej wiśni, Kento Sakuyama. Do tej pory 4 zdobyte punkty przez zawodnika, którego od niedawna oglądamy w rywalizacji o Puchar Świata. Sakuyama ma 22 lata, pochodzi z olimpijskiego Nagano. Startował 3-krotnie na Mistrzostwach Świata Juniorów bez jakichś większych sukcesów. No a w tym sezonie zdobył punkty w Lillehammer, gdzie był 27. Teraz Japończyk uzyskuje 125 metrów, dokładnie tyle, ile wynosi punkt konstrukcyjny. Jest to trzecia odległość, bo przypomnijmy dalej, Kamil Stok 132,5 metra, Klemens Murańka 127 metrów. No i sądzę, że Sakuyama będzie klasyfikowany na trzecim miejscu za Polakami, a jednak za Piotrem Żyłą. No a więc nie. Ciągle trójka Polaków na trzech czołowych miejscach. Brawo! Jak to pięknie wygląda. Stok, Murańka, Żyła na pierwszych trzech miejscach, podobnie jak podczas wczorajszej drugiej serii treningowej, kiedy również Polacy brylowali i rozdawali karty. No i teraz Krzysztof Miętus, czwarty z biało-czerwonych. Popatrzmy na skok Krzysztofa Miętusa. Wczoraj 37 miejsce, nieco słabiej, ale teraz dobrze. Teraz daleko, teraz powyżej 125 metrów, powyżej punktu konstrukcyjnego. Brawo, Krzysztof. No potrafili się zebrać, skoncentrować i odpowiednio skoczyć. 128,5 metra. No i drodzy Państwo, sytuacja, która, no nie pamiętam ostatniego konkursu Pucharu Świata, kiedy czterech biało-czerwonych było na prowadzeniu po 13 skoczkach. No tak, po pierwsze, że mamy 6, to jest ważne, wprawdzie w pierwszej części listy startowej, bo 20 Dawid Kubacki ma 20 numer startowy, no ale Łukasz Kruczek zadowolony. Nie wierzy. Jeśli, jak mówisz, kombinezony miały decydujące znaczenie na postawę Polaków, Krzysztof Miętus na drugim miejscu, 128,5 metra, druga odległość. Jeśli kombinezony miały decydujący wpływ na postawę Polaków i są teraz dobre i im odpowiadają, no to powinni skakać bardzo dobrze. Choć ja nie do końca wierzę, że kombinezony o wszystkim decydowały, ale to zostawmy, cieszmy się z tego, co mamy na razie na rozbiegu. Ville Larinto, reprezentant Finlandii, no ale jego próba zdecydowanie słabsza od skoku Polaków, wszystkich Polaków, których do tej pory oglądaliśmy, bo Fin nie uzyskuje 120 metrów, tylko 117,5 metra 22-letniego skoczka z Lahti, który w tym sezonie raz zdobywał punkty Pucharu Świata, był 24 na skoczni przyszłej olimpijskiej w Soczi. No ale ma na swoim koncie zwycięstwa pucharowe, zwycięstwo w Kuopio w sezonie 2010-11. Teraz na 10 miejscu kręci przecząco głową Ville Larinto. No nic dziwnego, 117,5 metra tylko. Wczoraj 119,5, 19 miejsce w kwalifikacjach. A tymczasem Matiasz Pungertar, Słoweniec, 22-letni skoczek. To zawodnik, który debiutował w zawodach Pucharu Świata już w ubiegłym sezonie. Był 45 w Willingen, a więc tutaj nie ma się czym chwalić. No, troszeczkę problemy przy lądowaniu. Natomiast ten sezon rozpoczął od 31 miejsca w Kusamo. No i później najlepszy jego start, 24 miejsce w Soczi. 120,5 metra, taką odległość osiągnął w tej chwili Matiasz Pungertar. Młoda słoweńska krew, jaka chwala, to w tej chwili według mnie najmocniejszy punkt podopieczny Gorana Janusza. Matiasz Pungertar również zalicza się do tych młodych, solidnych, aczkolwiek skaczących jeszcze w kratkę zawodników. 120,5 metra to 10 miejsce, a te skoki w kratkę pokazują, że ta forma Słoweńców nie jest jeszcze do końca ustabilizowana. Aleksiej Romaszow, 20-letni rosyjski skoczek, debiutuje w tym sezonie w Pucharze Świata i z zupełnie dobrymi wynikami. 25 miejsce w Kusamo, 27 w Soczi. Dzięki temu jest klasyfikowany na 38 miejscu w Pucharze Świata.
No i teraz też bardzo dobry skok. To jest kolejny powyżej punktu konstrukcyjnego rezultat osiągnięty dzisiaj w pierwszej serii konkursu na Titlis Szanse, na Gross Titlis Szanse. 128 metrów, 2,5 punktu tylko dodane, a więc znacznie zelżał podczas skoku Rosjanina wiatr wiejący z tyłu skoczni. Nie przeszkadzał tak bardzo, dlatego mniej dodanych punktów dla Romaszowa, ale będzie dobre miejsce. Ja sądzę, że on powinien być przed Piotrem Żyłą. Może na czwartym miejscu? No, popatrzmy, jest na nawet na trzecim, a więc wyprzedził także Klemensa Murańk. A więc Kamil Stoch, 132,5 metra na prowadzeniu, Krzysztof Miętus na miejscu drugim, Aleksiej Romaszow na miejscu trzecim, no i Lauri Asikainen, 23-letni reprezentant Finlandii, pochodzący z Kusamo, zawodnik, który od niedawna skacze w pierwszej reprezentacji swojego kraju. Skok wylądowany przed granicą 125 metrów. Lauri Asikainen to zawodnik, który na Mistrzostwach Świata w Tarvisio zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym. Było to w 2007 roku, teraz 123 metry, a więc 2 metry przed punktem K wylądował ten skok Lauri Asikainen. Tak patrzę, Piotr Żyła 122 metry, jest na piątym miejscu, Klemens Murańka 127. A więc tutaj zagrożone jest to miejsce piąte Piotrka Żyły w tej chwili. To miejsce, które zajmuje nasz reprezentant. Popatrzmy, no to sędziów po 17,5 punktu. Nie, jest siódmy jednak, a więc ląduje za Piotrkiem Żyłem, a nawet za Kento Sakuyama. Lauri Asikainen aktualnie na siódmym miejscu. 23-letni niemiecki skoczek Dany Kek, 19 w Soczi, 26 w Soczi. Dwa konkursy, w których zdobywał punkty Niemiec. Teraz będzie pewnie z tym problem, bo wydaje mi się, że do 120 metra nie udało mu się doskoczyć, a zatem awans do drugiej rundy mało prawdopodobny. No dokładnie 120 metrów uzyskał w tej próbie niemiecki skoczek. Także właściwie od początku tego sezonu w kadrze trenera Wernera Schustera, w tej kadrze, która okazuje się być bardzo młodą, ale niesamowicie mocną ekipą, ale Kek na razie jeszcze troszeczkę od kolegów odstaj. No, Richard Freitag, Andreas Wellinger, Severin Freund, młode nazwiska, niezwykle mocne, Dany Kek, 120 metrów, 10 miejsce w tej chwili, no i za moment Maciek Kot. Już jest Maciek, 21-letni skoczek z Zakopanego na belce startowej. Wczoraj w kwalifikacjach bardzo dobry skok, 128 metrów, 7 miejsce Maćka Kota w kwalifikacjach. Również dobrze spisywał się Maciek podczas skoków treningowych. Popatrzmy teraz na jego skok konkursowy. To jest ta najważniejsza próba, no i w granicach 125 metrów wylądowany. Tak, troszeczkę bliżej od Miętusa, od 126 metrów. Punktów dodanych, a więc troszkę mocniejszy wiatr, około 0,7 metra na sekundę w plecy Maćka podczas jego próby. Noty sędziowskie powinny być, myślę, około 18-punktowe, bo o, dosyć ładne lądowanie, nie uciekała narta, rozłożone ramiona. No Maciek nie odziś, telemark taki zauważalny. Tak, Maciek skacze bardzo ładnie, technicznie. Tak jak mówiłeś, Marku, są 18 u Maćka Kota. On w tej chwili zajmuje trzecie miejsce. No i znowu mamy sytuację, drodzy Państwo, w pierwszej szóstce jest 5 Polaków jak i ostatni na z naszych, Dawid Kubacki, w tym sezonie na razie najlepiej spisujący się 22-letni skoczek z Szaflarów. Teraz też wygląda na to, że będzie daleki lot. Brawo! To jest podobnie jak w przypadku Kamila Stocha. Około 130-metrowa odległość uzyskana przez Dawida Kubackiego. No więc na razie Polacy są najważniejszymi postaciami pierwszej serii konkursu na Grozę Titlis. Tyle tylko, że już swój udział w tej pierwszej serii zakończyli. Będą czekać na to, jak będą startować następni, ale wydaje mi się, że ci, którzy są w tej chwili na trzech czołowych miejscach, za chwilę na czterech czołowych miejscach, bo na pewno Dawid Kubacki w czołowej czwórce będą mieli zapewniony awans do drugiej rundy. 20 na liście startowej był Dawid Kubacki, a więc za chwilę pierwszy będzie już w drugiej rundzie. A Dawid Kubacki jest na razie na drugim miejscu za Kamilem Stochem, przed Krzysztofem Miętusem, Maciejem Kotem. No, zastanawiam się, co też trener Łukasz Kruczek zaaplikował swoim zawodnikom. Może faktycznie to te stroje przeszyte, zupełnie zmienione. Cała bela materiału pojechała do Engelbergu, tam Zbyszek Klimowski, a więc jeden z trenerów naszej reprezentacji zasiadł do szycia. Wszystko przeszywali, dopasowywali. No i efekty jak na razie dobre. I już wiadomo, drodzy Państwo, Kamil Stoch będzie w serii finałowej. Już po tym skoku Michaela Hajböcka nasz reprezentant awansował do drugiej serii. Michael Hajböck 125 metrów. Reprezentanta Austrii. Poczekajmy na noty od sędziów. Myślę, że zbyt wysokie nie będą. Po około 17 punktów powinien dostać Michael Hajböck. Do lądowania z zachwianiem.
Popatrzmy, jest po 17,5, 17 i dopiero siódme miejsce. A więc pierwsza czwórka, Stoch, Kubacki, Miętus, Kot, niezmienna. I ja bym proponował, by tak pozostało już do końca. Zobaczymy, jak pokaże nam się Martin Koch, doświadczony 30-letni austriacki skoczek z Villach. Ten sezon to na razie bez rewelacji. 18 miejsce w Kusamo w Soczi, 25 w Lillehammer, 29 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. Martin Koch. Trochę niespokojny ten lot, no ale wyszedł z opresji, poradził sobie, no i ląduje w okolicach, myślę, 130 metra Martin Koch. Być może tej odległości dokładnie nie osiągnął, ale niewiele mu zabrakło. 129 metrów, mniej dodanych punktów, troszkę słabszy wiatr, nie przekraczający pół metra na sekundę podczas jego próby. Ale dobry to skok w wykonaniu Martina Kocha. Sądzę, że będzie w czołowej trójce, czwórce w tym momencie. Będzie bardzo blisko tego, aby awansować do 30 po raz kolejny w tym sezonie. No, Martin Koch to siła doświadczenia. Na razie trzecie miejsce. Jest na trzecim miejscu za Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. No ale ta przepaść... Dwaj Polacy są już w drugiej rundzie. Tak, oczywiście. Tak. Ale ta różnica punktowa między tymi zawodnikami, mówię o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim, ich przewaga nad Martinem Kochem jest spora. No i Władimir Sograf, 19-letni skoczek z Bułgarii, pięknie, technicznie skaczący, bardzo ładnie, naprawdę wielki talent. Emil Zografski, jego ojciec, zadowolony, szczęśliwy z tego skoku. W tym sezonie Władimir Zografski 19 w Lillehammer, 15 w Soczi, a to jest zawodnik, którego stać na zdecydowanie lepsze osiągnięcia, na zdecydowanie wyższe miejsca. Największe jego osiągnięcie w karierze jak na razie to 8 miejsce podczas konkursu w Lillehammer w ubiegłym sezonie. To jedyne tak naprawdę jego miejsce jak na razie w pierwszej dziesiątce. To 30,5 metra i w tej chwili jest na trzecim miejscu Władimir Zografski, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Władimir Zografski są już tymi zawodnikami, którzy awansowali do serii finałowej. Jest to 3-letni Słoweniec Jurij Tepesz w Lillehammer na miejscu siódmym, ale nieudane występy, między innymi w Kusamo w Soczi miał problemy z przebrnięciem przez kwalifikacje, ale ta próba niezła w wykonaniu Jurija Tepesza, nieco powyżej 125 metrów. To zobaczymy, czy te rezultaty w okolicach punktu konstrukcyjnego, nieco powyżej punktu konstrukcyjnego, wystarczą do tego, by awansować do czołowej 30. To jest 128,5 metra, a więc dobra próba Jurija Tepesza. Myślę, że on będzie kolejnym zawodnikiem po Stochu, Kubackim i Zografskim, który znajdzie się w drugiej serii. No ale Jurij Tepesz to, Marku, zgodzi się chyba ze mną, kolejny przykład zawodnika słoweńskiego, który w tym sezonie skacze bardzo w kratkę. Przeplata dobre skoki nierównymi, 128,5 metra, jest na czwartym miejscu Jurij Tepesz, na miejscu szóstym w tej chwili Krzysztof Miętus, Maciej Kot na miejscu siódmym, a przed nami Andras Stjørnen, triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego z ubiegłego sezonu. Andras Stjørnen, 24-letni skoczek podopieczny Aleksandra Sztokla w tym sezonie, 14 podczas konkursu w Kusamo. No, nie osiągnął, myślę, punktu konstrukcyjnego. Przed 125 metrem wylądowany ten skok. Trudno było odczytać z miny Aleksandra Sztokla, czy on z skoku swego podopiecznego jest zadowolony. No ty, myślę, w granicach 17,5 punktu od sędziów. Dobre wyjście w powietrze, ładnie zebrał się tutaj na progu Andras Stjørnen. Troszeczkę jakby mocniej wybił się z lewej nogi. To lądowanie też z delikatnym zachwianiem. No i tak może być, myślę, tak możemy to traktować. 124 metry Andrasa Stjørnena i w tej chwili dopiero na 10 miejscu reprezentant Norwegii. A więc czołowa piątka, Stoch, Kubacki, Zografski, Tepesz i Koch jest w drugiej rundzie, a my oglądamy ostatniego z Czechów, najwyżej z nich klasyfikowanego Łukasza Chlawę, 28-letni zawodnik Dukli Liberec. W tym sezonie był 14 w Lillehammer i w Soczi, jest 25 w klasyfikacji generalnej. Dobra prędkość, 95,5 km na progu, no i powyżej punktu konstrukcyjnego trochę zachwiane lądowanie Łukasza Chlawy, no ale bez wątpienia jest jedynym czeskim skoczkiem, który w tym sezonie prezentuje od początku sezonu w miarę przyzwoitą formę, choć gorszą niż w zeszłym sezonie, bo przecież był 14. zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na zakończenie cyklu. Teraz 128,5 metra Łukasza Chlawy, kolejny zawodnik, który uzyskuje taką odległość, no i Rutek zadowolony, no być może jedyny,
kolejny Czech, który będzie w 30 będzie punktował w tym konkursie. Na razie jest na piątym miejscu, jest piątym zawodnikiem w konkursie głównym. Posypała się troszeczkę kadra naszych południowych sąsiadów. Łukasz Chlawa, no, gdzie jest Roman Kołdelka, Martin Cik, no, można by tak wymieniać, Jakub Janda, który także szuka w tej chwili formy. A na naszych ekranach Denis Korniłow, 26-letni skoczek z Niżnego Nowogrodu. Popatrzmy na skok Denisa Korniłowa. Wczoraj 121 metrów, 15 miejsce w kwalifikacjach. Teraz myślę będzie nieco dalej. 128, to jest pół metra bliżej niż Juri Tepesz, pół metra bliżej niż będący na piątym miejscu ex aequo z Martinem Kochem Łukasz Chlawa. Na prowadzeniu cały czas dwójka Polaków, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Krzysztof Miętus, 128,5 metra, na siódmym miejscu tej chwili jest Krzysztof Miętus. Jeżeli Denis Korniłow spadnie za Krzysztofa Miętusa, nie, na siódmym miejscu. O 0,2 punktu Rosjanin wyprzedził Krzysztofa Miętusa. Krzysztof Miętus pierwszy w kolejce w tej chwili w gronie tych, którzy oczekują na awans do drugiej serii. 23-letni Norwek Runevelta. 16 w Soczi dwa razy, 17 w Kusamo. Niezłe wyniki w tych konkursach mieszkańca Oslo. Teraz też nieco powyżej punktu konstrukcyjnego. Wiatr nieco mniejszy podczas skoku Norwega. Spokojny lot, jak widzimy, dosyć ładne lądowanie. Sądzę, że 18 punktów noty powinny się za ten skok Runevelty pojawić. Zobaczymy, czy to da miejsce już w drugiej rundzie, czy jeszcze nie. Na razie nie. Na 11 miejscu jest Runevelta, a więc czołowa ósemka na razie do konkursu, do drugiej rundy się zakwalifikowała. No i Karl Geiger, reprezentant Niemiec. 19-latek, to jest właśnie ten jeden z tych młodych niemieckich wilczków, który pokazał się z bardzo dobrej strony w tym swoim debiutanckim, aktualnym sezonie i teraz także daleko poszybował Karl Geiger. Wczoraj 124,5 metra, 29 miejsce dopiero kwalifikacji, natomiast dzisiaj piękny, daleki skok, 132 metry, tyle ile Dawid Kubacki, który jest w tej chwili na drugim miejscu. Proszę zwrócić uwagę, minus 2,1 punktu, a więc odwrócił się wiatr. W tej chwili miał korzystne warunki reprezentant Niemiec. Szósty skoczek drugiego konkursu w Soczi, a więc w tym swoim debiutanckim sezonie już skakiwać do pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. Wielkie brawa dla trenera Wernera Schustera i jego podopiecznych. Karl Geiger dopiero jednak na ósmym miejscu, a więc wyprzedził Krzysztofa Miętusa, w tej chwili reprezentant Niemiec. Maciej Kot w tej chwili na miejscu dziesiątym. Prowadzi Kamil Stoch. Tom Hilde, a więc 30. zawodnik na liście startowej. Reprezentant Norwegii, 25-letni skoczek z Lillehammer, w tym sezonie ani razu jeszcze nie wszedł do czołowej dziesiątki. Najlepsze miejsce to 12. pozycja w Kusamo, ale wczoraj w kwalifikacjach skakał tutaj bardzo dobrze, miał drugi rezultat. No i popatrzmy teraz też, to jest dobry skok Toma Hilde. To jest około 130-metrowa odległość, wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, że będzie w drugiej rundzie. Wiatr nieco z tyłu, ale zdecydowanie zelżał ten wiatr. To jest zarówno podczas tego poprzedniego skoku, gdy wiał pod narty, jak i teraz, gdy wiał troszeczkę z tyłu, 1,2 metra na sekundę, więc można powiedzieć, że niezauważalne te podmuchy wiatru. Stąd tylko 1,5 punktu dodane do noty Toma Hilde, ale ta łączna nota daje mu w tym momencie 10. miejsce. Jest ostatnim zawodnikiem, który kwalifikuje się w tej chwili do drugiej rundy. No, zepchnął na 11. miejsce Maćka Kota i Maciek Kot cały czas pierwszy czeka. Na liście oczekując. Tak jest, przypomnijmy, w serii finałowej mamy już Kamila Stocha, który prowadzi jak na razie w konkursie. Za moment klasyfikacja. Oto właśnie po 30 skoczkach Kamil Stoch, Dawid Kubacki, następnie Krzysztof Miętus na miejscu 9. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Kapitalny ta pierwsza runda, ta pierwsza seria jak na razie w ich wykonaniu. Maciej Kot jest 11, jest pierwszym z tych, który czeka w tej chwili na kwalifikację. Klemens Murańka na miejscu 14, Piotr Żyła na miejscu 17. No, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrego startu naszych reprezentantów, a to jeszcze przecież nie koniec pierwszej serii, tu jeszcze wszystko może się zdarzyć, przy czym należy zwrócić uwagę na jedno. Pozostała w tej chwili ta najlepsza 20 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a to jakżeż miło oglądać taki obrazek. Kamil Stoch szybujący w zwolnionym tempie, lądujący pięknie z wypadem, z telemarkiem. Proszę, chwila spokojnego treningu, wyciszenia się, wyczyszczenia głowy.
No i można szybować daleko. Na tej skoczni do tej pory odbywały się 44 konkursy Pucharu Świata. Najwięcej razy na podium stawał Janne Ahonen, który 5 razy wygrywał, 4 razy był drugi, 3 razy trzeci. Po 3 razy wygrywali tutaj Simon Amann, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, raz Adam Małysz, który był także raz drugi, 3 razy trzeci. No a Kamil Stoch w zeszłym sezonie był drugi. No i teraz na razie jest na prowadzeniu, a więc być może ta skocznia Polakowi bardzo odpowiada. No, podobnie jak ta w Klingenthal, miejmy taką nadzieję, Rui Shimizu, reprezentant Japonii. No i drodzy Państwo, ten Maciek skok Kot jest oznacza 30. właśnie, że Maciek Kot jest czwartym z biało-czerwonych, który awansował już do drugiej serii. 121,5 metra. Pogorszyły się znacznie w tej chwili warunki. 8,7 punktu ma dodane Rui Shimizu, 19-letni Japończyk. On 4 grudnia skończył 19 lat, a więc nie tak dawno obchodził urodziny. 10 i 9 skoczek ostatnich dwóch konkursów w Soczi. To jest jego debiut w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Jest dopiero w tej chwili na 17 miejscu, ale my cieszymy się z awansu czwartego biało-czerwonego do Andreas Wank, triumfator letniej Grand Prix, zaczął sezon źle, bo w Lillehammer nie punktował, no ale w Soczi już było dobrze. 10, 11 pozycja 24-letniego, dwukrotnego złotego medalisty Mistrzostw Świata Juniorów u nas w Zakopanem w 2008 roku. Andreas Wank. No ale ta próba nieudana w wykonaniu Niemcy. Jeszcze też nie jest ta nieustabilizowana forma Wanka, któremu pewnie bardzo zależy na tym, aby dołączyć do formy Freitaga, Freunda, Wellingera, aby być tym czwartym w młodziutkiej drużynie niemieckiej. Ale na razie forma nierówna. W Soczi już było dobrze, jak mówiłem, 10, 11 pozycja. Teraz tylko 123 metry. Wiatr około 0,6 metra na sekundę, a więc nie był jakiś zbyt porywisty. Białe plecy niemieckiego zawodnika. Będzie daleko w klasyfikacji, na 17 miejscu, daleko od awansu do drugiej rundy. No, a nie zdenerwowany, wkurzony tak naprawdę Andreas Wank i teraz jego rodak Michael Neumayer. To już siła doświadczenia, to już umiejętność wychodzenia z ciężkich opresji. No i popatrzmy, jak poradzi sobie teraz Michael Neumayer. Piąty wczoraj w kwalifikacjach, 129,5 metra. Zawodnik, który ma na swoim koncie miejsce na podium Pucharu Świata, ale tylko i wyłącznie najniższe stopień podium. Może teraz dobry skok Michaela Neumayera, zdecydowanie powyżej 125. Myślę, że i złamał granicę 130 metrów. Reprezentant Niemiec, dokładnie 130 metrów, plus 4,5 punktu, a więc nie był to zbyt mocny wiatr. Tutaj ta rekompensata punktowa nie jest za duża. Przypomnijmy, 1 metr na Grosstitis szanse to 1,8 punktu. 4,5 punktu dostał za pół metra na sekundę z tyłu. W takich warunkach skakał Michael Neumayer. On w tej chwili będzie na miejscu piątym, a więc za Jurijem Tepeszem, a przed będącymi ex aequo Łukaszem Chlawą i Martinem Kochem. Austriak Manuel Fettner, mieszkaniec Innsbrucka, 27-letni zawodnik. Ubiegły sezon słabiuteńki, no ale ten zaczął lepiej, bo był już siódmy w Lillehammer, 11 w Kusamo. No i teraz też skacze. Skacze dosyć daleko. Lądowanie pewnie nie zadowoli go, bo to zawodnik, który potrafi ładnie lądować, ładnie skakać stylowo. To lądowanie nie było najlepsze, ale odległość jest istotna. Ta odległość to około 130-metrowy dystans, sądzę, uzyskany przez reprezentanta Austrii. Troszkę zabrakło do 130 metrów, ale brakowało niewiele. No i właśnie, tutaj uciekała prawa narta, starał się nad tym zapanować Manuel Fettner. W jakim sensie mu się to udało, nie było żadnej podpórki, dlatego też noty sędziów dosyć wysokie. Jest w drugiej rundzie Manuel Fettner. Manuel Fettner na miejscu 11, za Krzysztofem Miętusem. Krzysztof Miętus na miejscu 10. No i Dmitrij Wasiliew, reprezentant Rosji, 33-letni skoczek. 26 grudnia będzie obchodził swoje 33 urodziny. Dmitrij Wasiliew, drugi w tym sezonie w Kusamo, poniżej oczekiwań w Soczi na swojej własnej skoczni, 36 i 32 miejsce. No i popatrzmy, Dmitrij Wasiliew powyżej 125 metrów. Skok reprezentanta Rosji, również niekorzystne warunki, plus 3,8 punktu, na plus 3,6 nawet po drobnej korekcji. No ale strata do czołówki Dmitrija Wasiliewa będzie spora. Zawodnik, który miał na wyciągnięciu ręki złoto olimpijskie podczas Igrzysk Olimpijskich w Pradze Lato, prowadził po pierwszej serii na normalnej skoczni z dość dużą przewagą. No i jak sam przyznał, przestraszył się tej drugiej serii i wylądował dopiero wtedy na
miejscu 10 suma summarum. No a w tej chwili Dmitrij Wasiljew na miejscu 17 dopiero. Też na razie jeszcze go w drugiej rundzie nie ma. Skakało 35 zawodników. No a teraz Noriaki Kasai. Oczywiście w przeszłości stawał na podium tutaj w Engelbergu, ale gdzie nie stawał, skoro 44 razy był w czołowej trójce. Skacze ponad 20 lat w zawodach Pucharu Świata i ciągle prezentuje formę, która każe go widzieć w bardzo szerokiej czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zasłużone brawa dla Noriaki Kasai, który w tym sezonie był 7 w Kusamo, 10 w Lillehammer. Teraz skacze 127,5 metra i oczywiście w drugiej rundzie także powinniśmy go oglądać. Przyznam się szczerze, że zawsze z wielką fascynacją patrzę na Noriakiego Kasaiego, ten jego skok. Przecież ja pamiętam Noriaki Kasai, który skakał w drużynie z Kazuyoshim Funakim, kiedy jeszcze także Masahiko Harada kończył tak naprawdę swoją przygodę ze skokami narciarskimi. Wtedy skakał Noriaki Kasai. Myślę, że dla młodszych kibiców mogą mieć wrażenie, że to jest skoczek, który od początku istnienia tej dyscypliny startuje w zawodach Pucharu Świata. Szóste miejsce w tej chwili, a więc bardzo dobry skok reprezentanta Japonii, najstarszego w tej stawce. A teraz drugi biegun, młodzież, 20-letni Peter Prewc, klub Triglav Kranj. Zawodnik, który bardzo poprawnie skacze w tym sezonie. No i wygrał kwalifikację. Tak, 9, 10 w Lillehammer. Wczoraj Peter Prewc w kwalifikacjach 131,5 metra. A teraz bez rewelacji, około 125 metrów, dokładnie tyle, ile wynosi punkt konstrukcyjny. To potwierdza chyba opinię, którą wygłaszaliśmy już, że skoki słoweńskie potrafią nas zachwycić, szczególnie młodzieżą w tym sezonie, ale też ta młodzież ma słabsze momenty. No właśnie. Szkoda, że w jednej serii. Peter Prewc ubiegły sezon zakończył na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej. Czwarty był m.in. w Zakopanem, czwarty był w Willingen, a więc jest to zawodnik, który otarł się już o tą ścisłą światową czołówkę. W tej chwili na 16. miejscu Peter Prewc. No i za moment ten zawodnik, którego będziemy oglądać, to Wolfgang Loitzl. No o nim można by mówić sporo. Tak, no też stawał tutaj w przeszłości na podium w Engelbergu. 32-letni mieszkaniec Bad Mittendorf. W tym sezonie najlepsze rezultaty. 9. pozycja w Kusamo, 11. w Lillehammer. Piękny lot, piękny, bardzo dobry stylowo, daleki, z ładnym lądowaniem. Wolfgang Loitzl jest, jak to określamy, nie wiem czy prawidłowo, stylistą w pełnym tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o skoki narciarskie. No właśnie. Kolejna odległość powyżej 130 metrów. O, 50 centymetrów przekroczył, tak. 130 metrów. 130,5. To jest piąty wynik powyżej 130 metrów. 1, 2, 3, popatrzmy. Stoch Kubacki prowadzący, 132,5, 132, Kubacki 135,5 z Grawski, 130 Neumayer i 132 Karol Geiger jeszcze. Tak, Geiger na 10. miejscu. Ale będzie wysoko w klasyfikacji, sądzę. Bo no tak, na trzecim miejscu. No proszę. Przyznam się szczerze, że, no, drodzy Państwo, najważniejsza informacja, 37 skoczków za nami z 50, a na prowadzeniu Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dwójka Polaków, za nimi na miejscu trzecim Wolfgang Loitzl. No i teraz jaka chwala. Tu możemy spodziewać się niemal wszystkiego. No i proszę, to jest to, o czym powiedziałem. On jest niesamowity, kiedy trzeba, potrafi się skoncentrować, spiąć, a potem wystrzelić z progu niczym z katapulty i szybować daleko, tak jak teraz. Ciekawe, jaka to jest odległość, czy to jest ponad 130, tak, 2 metry, myślę, że ponad 135 będzie ta odległość, jaką osiągnął, jaka chwala. A więc on obejmie najprawdopodobniej w tej chwili prowadzenie. Popatrzmy jeszcze na odległość, jaka będzie dokładnie zmierzona, czy będzie powyżej 135 metrów. Jest 136 metrów, minus 1,5 punktu, a więc miał korzystne warunki i jest za Kamilem Stochem w tej chwili, jaka chwala. Tak, no niewielka różnica punktowa, bo to jest 1,2 przewagi Kamila Stocha, ale jest. A na rozbiegu Taku Takeuchi, 25-letni reprezentant Japonii, także mieszkaniec Nagano. No, ten sezon najlepszy jak na razie w jego karierze, choć już w poprzednim zajął 13 miejsce na koniec. 6 w Kusamo, 9 w Lillehammer, 12 w Soczi, a więc bardzo dobre konkursy w wykonaniu Japończyka. Ten skok też dobry, ajajaj, troszeczkę problemów po wylądowaniu miał Taku Takeuchi, ale ustał ten skok bez podpórki. 130 metrów, wiatr także nieco pod narty, odjęte 2,9 punktu, taka sama odległość, jaką wcześniej uzyskał Michael Neumayer. Neumayer na razie klasyfikowany na 7. miejscu, pewnie będzie w pierwszej dziesiątce, także Taku Takeuchi, odjęte punkty.
za sprzyjający niewielki jednak wiatr, no ale noty sędziowskie pewnie zbyt wysokie nie będą, bo lądowanie sporo do życzenia pozostawiało. Jest 21, tak takie uczy. Dopiero 21. No i będzie wyżej. Nie ma jeszcze pewnej kwalifikacji tak. Do serii finałowej. Anders Van Emmel, 21-letni reprezentant Norwegii, ubiegłym sezonie siódmy w Sapporo, to było jego największe osiągnięcie. Sezon zakończył na 25 miejscu. W tym sezonie Anders Van Emmel stał już na podium. Był drugi w Lillehammer, szósty podczas pierwszego konkursu na otwarcie sezonu. Teraz także będzie dobry skok powyżej 130 metrów. Anders Van Emmel. No, ta młodzież z kolei w ekipie norweskiej również pokazuje, lwi pazur, również pokazuje, że potrafi skakać 131 metrów. Zmieniły się w tej chwili warunki, w tej chwili częściej zdecydowanie zawodnicy mają ten wiatr, który zawiewa w górę skoczni, a więc jest tym nośnikiem, jest ta poduszka powietrzna, na której można spróbować powieść się troszeczkę nad zeskokiem. 131 metrów Andersa Van Emmela, minus 1,9 punktu, zadowolony Aleksander Stöckl. Nic dziwnego, był to naprawdę dobry skok, ale miejsce będzie odległe, bowiem dopiero 14. No ale w drugiej rundzie będzie Van Emmel, a my za chwilę zobaczymy Andersa Jakobsena, który tutaj wygrywał na Gross Tittischanse w 2007 roku, no ale wtedy był drugim zawodnikiem całego cyklu Pucharu Świata, triumfował w turnieju czterech skoczni. W tym sezonie Jakobsen jest jednak w czołowej dziesiątce na 9 miejscu w łącznej punktacji Pucharu Świata. I skacze też poprawnie, też w okolicach 130 metrów, tak jak przed momentem jego kolega z drużyny Anders Van Emmel. Czy mogę coś wtrącić? Proszę bardzo. Prowadzi cały czas Kamil Stok. Ja myślę, że to trzeba przypominać i powtarzać, drodzy Państwo. Kamil, który skakał z 10 numerem, cały czas na prowadzeniu. A Jakobsen 129 metrów, nieco bliżej niż przed momentem Van Emmel. On miał wiatr jednak w plecy, a więc będzie miał dodane niewiele, niespełna 2 punkty. Noty sędziowskie od 17,5 do 18,5 punktu. No zbyt wysoko w klasyfikacji Anders Jakobsen nie będzie, ale oczywiście w drugiej rundzie go zobaczymy. No i już słychać gromkie szwajcarskie dzwonki, już widać powiewające flagi, bowiem na belce startowej z 43 numerem Simon Amann, bohater Szwajcarii, sportowiec roku, czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata z 2007 roku z Sapporo. No i popatrzmy, Simon Amann wczoraj 130 metrów. On tu jest typowany do grona kandydatów do zwycięstwa, ale nie po takim skoku. To słaby skok Simona Amanna, który na Gross Tittischanse wygrywał w swojej karierze 3 razy, 7-krotnie stawał na podium, a teraz 121,5 metra traci kontakt po tym skoku z czołówką Simon Amann. Nie będzie go w drugiej rundzie. To jest, najprawdopodobniej. To jest raczej pewne, dlatego że sporo zabrakło do punktu konstrukcyjnego i nawet dodane punkty, bo wiatr miał niekorzystny, ale tylko 0,6 metra na sekundę dodane punkty przy stosunkowo niskich notach klasyfikują go w tym momencie na 34 miejscu. Ogromne rozczarowanie. Drugi na liście wszechczasów tutaj na Gross Tittischanse za Janem Ahonenem. No ale dzisiaj go nie będzie w 30. A teraz Richard Freitag, 21-letni reprezentant Niemiec, który był drugi w Soczi, jest siódmym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bardzo podobny sezon do ubiegłego, który zakończył na miejscu 6. Równo dobrze skaczący niemiecki skoczek. Ale teraz rewelacji nie było. Podobnie jak w przypadku Simona Amanna, choć lądował kilka metrów dalej od wielkiego Szwajcara, rewelacyjnego wyniku nie uzyskał. 125 metrów, dodane 6,3 punktu. Troszeczkę kręci ten wiaterek tam nad Gross Tittischanse, tą największą górą w okolicach Engelbergu, 3239 metrów. No ale ten wiatr dzisiaj nie odgrywa istotnej roli. On nie jest bez wątpienia reżyserem widowiska. Nie on decyduje o wynikach. No trzeba wprost powiedzieć, że Richard Freitag zepsuł ten skok, tak dopiero jest. 20 miejsce i tym samym będą czekali Niemcy na występ kolejnych swoich zawodników. A to właśnie, to jest to objawienie z tego sezonu. Andy Wellinger, młody, zaledwie 17-letni skoczek, który w tym sezonie piąty w Lillehammer, piąty w Kusamo, trzeci w Soczi w wieku 17 lat i w swoim debiutanckim sezonie stanął na podium. Teraz także dobry skok. To właśnie Andy Wellinger jest w tej chwili
u naszych zachodnich sąsiadów bohaterem wspólnie z Severinem Freundem skoków narciarskich. To dzięki tym dwóm panom odżyło znowu to wielkie zainteresowanie, to boom na skoki narciarskie u Niemców po tych czasach, kiedy królowali Martin Schmidt, Sven Hannawald. Potem była ta przepaść, potem niewiele się działo. No i teraz znowu mają powody do zadowolenia Niemcy. 129 metrów Andreasa Wellingera plus 4,4 punktu. No nie dziwi stąd też ten gest Wernera Schustera, bowiem był to dobry skok młodziutkiego 17-letniego Niemca, który skacze bez najmniejszego obciążenia. 9. miejsce w tej chwili Andreasa Wellingera. A to ja też coś wtrącę. Na prowadzeniu Kamil Stok, drugi Jaka Chwala, trzeci Dawid Kubacki, a na rozbiegu Thomas Morgenstern, który tutaj na Grosztitis szansę wygrywał trzykrotnie. Jest piątym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym sezonie stawał na podium w Lillehammer, gdzie był drugi, trzeci Thomas Morgenstern. O, jest powyżej punktu konstrukcyjnego, ale to nie jest skok, który dawałby mu miejsce w ścisłej czołówce po zakończeniu pierwszej rundy rywalizacji. Będzie oczywiście w drugiej serii 129 metrów, nieco lżejszy wiatr z tyłu skoczni, no ale to jest trochę mało, biorąc pod uwagę, ile ponad 130-metrowych skoków już dzisiaj oglądaliśmy. No, drodzy Państwo, już tylko 4 skoczków pozostało nam do końca pierwszej serii. Na prowadzeniu cały czas Kamil Stoch na trzecim miejscu. Dawid Kubacki 9. w tej chwili dopiero Thomas Morgenstern ze sporą stratą blisko 10 punktów do Kamila Stocha. Kamil Stoch pierwszy, Dawid Kubacki trzeci, no i Andreas Kofler. 11 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata na swoim koncie ma ten 28-letni zawodnik. Łącznie 32 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Wczoraj w serii próbnej 123 metry, a teraz daleko, teraz powyżej 130 metrów. No, rośnie forma Koplera, nie ulega wątpliwości. Początek sezonu miał nieudany, łącznie z tą dyskwalifikacją za niewłaściwy kombinezon podczas konkursu drużyn mieszanych. 131 metrów, taką odległość osiągnął, plus 3 punkty. Będzie w czołówce Andy Koffler, więc robi się tam ciekawie, robi się ciasno. To zapowiada wielkie emocje. Kamil Stoch na prowadzeniu, przypomnę, 132,5 metra Kamila Stocha. Łączna nota za pierwszy skok 136,5 punktu. Punkt i 0,2 za Kamilem Stochem. Jaka chwala. Dawid Kubacki na miejscu trzecim, a na 6. w tej chwili Andreas Kofler. A więc, drodzy Państwo, już tylko 3 skoczków pozostało do końca pierwszej serii, a 2 Polaków w pierwszej trójce cały czas. Pięknie to wygląda. Anders Bardal wspaniale wspomina swój występ przed rokiem tutaj. 17 grudnia wygrał. W następnym dniu, 18 grudnia, był na 3. miejscu. Zdobywca Pucharu Świata z poprzedniego sezonu. W tym sezonie 30-letni Norweg także skacze rewelacyjnie i potwierdza to również w tej próbie. Już był 3. w Lillehammer, 4., 5. w Soczi. Cały czas ścisła czołówka światowa, bo przecież 3. miejsce w łącznej punktacji Pucharu Świata Andersa Bardala. Teraz też bardzo dobra próba. 132 metry, a więc tylko pół metra bliżej niż prowadzący Kamil Stoch. Wiatr z tyłu skoczni niespełna 0,4 metra na sekundę. Niewiele punktów zatem dodanych do noty, ale ta nota będzie dosyć wysoka, bo oceny sędziowskie za styl także zasługują na uznanie. Jest na którym? Na 4. miejscu, a więc jeszcze za Dawidem Kubackim Anders Bardal. Brawo, brawo Kamil Stoch, brawo Dawid Kubacki. No i teraz Gregor Schlierenzauer, 22 lata, 42 pucharowe zwycięstwa. To już jest, mimo tak młodego wieku, mimo tego, że w zawodach Pucharu Świata Gregor Schlierenzauer skacze od 2006 roku, to już jest wielka legenda skoków narciarskich. Popatrzmy teraz na skok Gregora Schlierenzauera. Daleko, daleko, bardzo daleko poszybował Schliri. Ale miał prędkość na progu 95,2 km. Kamil Stoch 94,7 na odległość Austriaka 134 metry. 3,5 punktu. Taką rekompensatę za niekorzystne, no delikatnie niekorzystne warunki ma Gregor Schlierenzauer. Dwukrotnie już wygrywał w tym sezonie Lillehammer i Soczi. Ten ostatni konkurs w Soczi, kiedy zajął dopiero 25 miejsce, aż sam się zdziwił, ale jak powiedział, dobry humor go nie opuszcza. On wie, że jest forma, jest ta powtarzalność. No i teraz na drugim miejscu za Kamilem Stochem jest Gregor Schlierenzauer. Jaka strata? 135,7, a więc tylko, drodzy Państwo, 0,8 punktu dzieli Kamila Stocha od Gregora Schlierenzauera. Ale może dla niego to lepiej, bo przed rokiem w pierwszym konkursie po pierwszej serii wyraźnie prowadził, a potem spadł dopiero na 11 miejsce. No i kończący pierwszą serię lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Severin Freund.
Podobnie jak Schlierenzauer, dwa wygrane w tym sezonie konkursy i podobnie jak Austriak, skacze bardzo pięknie, bardzo daleko. Severin Freund, 24-letni zawodnik, który był drużynowym mistrzem świata juniorów u nas w Zakopanem w 2008 roku. Wtedy Wang był od niego lepszy, bo przecież wygrał też indywidualnie. No, w tym sezonie prezentuje wyborną formę. Zwycięstwo w Kusamo w Lillehammer, drugie miejsce w Sochi, łącznej punktacji Pucharu Świata na prowadzeniu. Teraz też skacze dobrze, 133 metry. Severina Freunda. Werner Schuster ma powody do zadowolenia. Który będzie Niemiec? Będzie na miejscu czwarty. I drodzy Państwo, bardzo dobra wiadomość nasza to taka, że pięciu biało-czerwonych będziemy oglądać podczas serii finałowej, bowiem za moment zobaczymy klasyfikację po pierwszej serii na prowadzeniu, o czym donosimy z wielką dumą i radością. Kamil Stoch, 0,8 punktu przed Gregorem Schlierenzauerem. Jaka chwała, Severin Freund. Piąty jest Dawid Kubacki. Pierwszą dziesiątkę zamyka Juri Tepesz. No i miejsca tych pozostałych trzech naszych reprezentantów. 19 Krzysztof Miętus. 20 zamyka Anders Fanemel, Andreas Wellinger na miejscu 14, Morgenstern jest 13, a więc wypad z pierwszej dziesiątki Thomas Morgenstern. 23 powinien być Maciej Kot i 29 Klemens Murańka, a więc ta realizacja planu, jaki zakładał Klemens, zdobycie punktów Pucharu Świata w swoim debiutackim starcie w tym sezonie jak najbardziej się sprawdza. Klemens Murańka na 29 miejscu i jedno jest pewne, Piotr Żyła niestety do serii finałowej nie awansował, zakończył rywalizację na miejscu 36. Simon Amann dopiero 41, a więc także go w 30 nie będzie. A więc pierwsza runda, proszę Państwa, szalenie dla nas udana. Prowadzenie Kamila Stocha zwiastuje wielkie emocje w rundzie drugiej, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. A teraz oddajemy głos do studia. Proszę Państwa, finałowa runda kolejnego indywidualnego konkursu o punkty Pucharu Świata. Jesteśmy w 4000 malutkim, uroczym Engelbergu u podnóża góry Titlis na skoczni Gross Titlis. Szanse, właśnie konkurs, za nami pierwsza runda, wspaniała pierwsza runda, bo liderem po pierwszej rundzie jest Kamil Stoch, który ma 0,8 punktu przewagi nad Gregorem Schlierenzauerem. Trzeci jest Słoweniec Jaka Chwala, który traci do Polaka 1,2 punktu. Dawid Kubacki, który do tej pory w karierze, w historii występu Pucharze Świata najlepszy wynik zanotował w Sochi, 17 miejsce, jest na pozycji 5 i traci tylko 2,6 punktu do Kamila Stocha. W 30 mamy jeszcze Krzysztofa Miętusa na miejscu 19, Maćka Kota na 23 pozycji i Klemensa Murańkę na 29. Klemens zdobywa pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, no więc pierwsza seria rewelacyjna. Wymarzona, tak. Pierwsza seria wymarzona, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. No i drodzy Państwo, radzę się wygodniej rozsiąść w fotelach w tej chwili, skoncentrować na tym, co będzie się działo w tej serii finałowej. Przypomnijmy, Marku, w ubiegłym sezonie, kiedy Kamil Stoch zajmował drugie miejsce w Engelbergu, właśnie w tym ostatnim konkursie, tuż przed tą przerwą świąteczną, wówczas on atakował bodajże z 9 miejsca. Tak, kapitalny drugi skok, wtedy przepięknie daleko, no i drugie miejsce. Teraz Kamil prowadzi po pierwszej serii 0,8 punktu przewagi nad nie byle kim, Gregorem Schlierenzauerem. To tak naprawdę tyle co nic, to jest około 50 centymetrów, przeliczając punkty na odległości. 70 centymetrów mniej więcej traci do Kamila Stocha Jaka Chwala. Około 80 Severin Freund, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, no i będący na 5 miejscu Dawid Kubacki, 1,5 metra. Pięciu biało-czerwonych w konkursie. Dawno nie było takiej sytuacji. Najczęściej to konkursy w Zakopanem, kiedy biało-czerwoni szturmowali serię finałową. No, drodzy Państwo, rozpoczynamy rundę drugą. Podobnie jak podczas pierwszej serii, 18 belka startowa, a rozpoczynają Taku Takeuchi. Pierwszej serii 130 metrów, bardzo dobry skok Japończyka i teraz także powyżej punktu konstrukcyjnego Takun Takeuchi, 130 metrów i dopiero 30 miejsce, ale skakał w pierwszej serii Taku Takeuchi w sprzyjających warunkach, wtedy miał odjęte 2,9 punktu, teraz plus 4,3, odległość 127 metrów.
reprezentanta Japonii. Oczywiście w tej chwili Taku Takeuchi obejmie prowadzenie, no i będziemy porównywać do kolejnych zawodników to, co zrobił Japończyk, a za moment Klemens Murańka. No tak, Klemens Murańka, który po raz pierwszy w tym sezonie startuje w Pucharze Świata. Dobry ten start, 29 miejsce Polaka, skoczył w pierwszej serii 127 metrów, także miał wiatr w plecy, ponad pół metra na sekundę, za co miał dodanych 5 punktów. Miejmy nadzieję, że ten drugi skok będzie jeszcze lepszy. Klemens Murańka. Troszeczkę bliżej tym razem. Ale tak, dobrze. Tak za szybko, powiedziałbym, za zbyt gwałtownie zszedł do lądowania. Około 125 metrów uzyskał w tej drugiej próbie Klemens Murańka. Nie, jednak dalej. 127, a więc dwa takie same skoki, jeśli chodzi o odległość. 127 i teraz także 127 metrów. Wydawało mi się, że nieco bliżej. Przepraszam zatem. I brawa dla Klemensa, bo to są dobre wyniki. To są udany konkurs zdecydowanie dla Klemensa Murańki. Przypomnijmy, Puchar Kontynentalny, dwa razy drugie miejsce. W tej chwili plus 2,3 punktu, no i niestety drugie miejsca, więc spada za Taku Takeuchiego. Reprezentant Polski, Taku Takeuchi, miał o 2 punkty większą rekompensatę, no ale też lepsze noty dostał Japończyk niż Klemens Murańka. No a za momenty 27 zawodnik pierwszej serii, Rune Velta, reprezentant Norwegii. W pierwszej serii 128 metrów, teraz ponad 126 metrów musiałby skoczyć, by objąć prowadzenie. No i jest ta odległość. Jest ta odległość u Rune Velty, 23-letniego skoczka. Jak do tej pory jego najlepsze miejsce w zawodach Pucharu Świata to 8 w Teupitz Bad Mittendorf w ubiegłym sezonie, który zakończył na 17 miejscu w klasyfikacji generalnej. 4,5 punktu dodatkowo otrzymuje Rune Velta za niekorzystne warunki. 128 metrów. No i oczywiście Rune Velta obejmuje w tej chwili prowadzenie. 244,6 punktu. O 3,6 punktu Norweg wyprzedza Taku Takeuchiego. Klemens Murańka na miejscu trzecim. A teraz Peter Prew. Trzech Słoweńców mamy w 30. Najsłabszy z nich, ten, który wczoraj był najlepszy ze wszystkich startujących w kwalifikacjach, bo te kwalifikacje wygrał. No ale po pierwszej serii, w której skoczył 125 metrów, zajmuje 27 miejsce. O, teraz się poprawia i to zdecydowanie się poprawia Peter Prewc. Chyba troszkę stremowany przystąpił do tej pierwszej rundy, albo nie do końca skoncentrowany, stąd tylko 125 metrów. Mówiliśmy o tym, że 125 punkt konstrukcyjny to chyba będzie granica, która pozwoli awansować do drugiej rundy. Rzeczywiście tak było. Dwóch zawodników, właśnie Prewc i Frajta, którego za chwilę zobaczymy, skoczyło po 125 metrów. Wszyscy pozostali zawodnicy, których oglądamy w drugiej rundzie, lądowali dalej. Teraz Peter Prewc, 132 metry. Brawo, powinien być oczywiście liderem, bo to był ładny skok. No co do tego, nie ma wątpliwości, to z dość sporą przewagą w tej chwili Peter Prewc obejmuje prowadzenie. On faktycznie, Marku, tak jak powiedziałeś, 125 metrów w poprzedniej serii wspólnie z Richardem Freitagiem, ale obaj też mieli chyba najgorsze warunki. Ponad 6 punktów dodatkowo rekompensaty w pierwszej serii. Teraz 132,5 metra musiałby skoczyć Richard Freitag, jeżeli chce objąć prowadzenie. Wysoko szybował nad zeskokiem, ale zabrakło troszeczkę do tego, by zepchnąć z pierwszego miejsca Petera Prewca. Myślę, że ta odległość będzie nieco krótsza, 129,5 metra. Noty od sędziów, myślę, że podobne jak w pierwszej serii, po 18 punktów, może 18,5. Raz jeszcze skok Richarda Freitaga. Zawodnik, który ma na swoim koncie już zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, triumfował w ubiegłym sezonie w Harachowie. Zresztą ten ubiegły sezon to jego najlepsze występy w karierze. 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Eksplodował swoją formą pod okiem tego trenera Warnera Schustera, Richard Freitag. No i proszę, jest nawet jedna 19 od niemieckiego sędziego. 129,5 metra. No myślę, że to jest tak zwany lokalny patriotyzm. Na drugim miejscu jest Freitag, a teraz Aleksiej Romaszow, 20-letni Rosjanin. Nie ma w 30 Dmitrija Wasiliewa. Jest Romaszow, który ma trzeci udany w tym sezonie konkurs. Był w 30 w Kusamo i w Soci. Teraz także po pierwszej serii zajmuje 26 miejsce. No ale ta druga próba zdecydowanie słabsza. W pierwszym skoku uzyskał 128 metrów, o 3 metry przekroczył punkt konstrukcyjny. Teraz jak widzimy, 3 metrów do punktu konstrukcyjnego mu zabrakło. To jest zdecydowanie najkrótszy skok finałowej rundy. No i Romaszow pewnie spadnie na ostatnie miejsce. A to oznacza, że w tej drabince będzie piął się powoli, powoli, powoli do góry Klemens Murańka, aby spiął się jak najwyżej.
Aleksiej Romaszow, no faktycznie szósty w tej chwili za Klemensem Murańką, a więc nie jeden, a już na pewno dwa punkty przywiezie z Ungerbergu z dzisiaj tylko Klemens Murańka. Peter Plewc na naszych ekranach, prowadzący, przypomnę, 132 metry. Taką odległość uzyskał reprezentant Słowenii, więc Plewc, Freitag, Welta, to jest pierwsza trójka, a na naszych ekranach Anders Jakobsen, 27-letni skoczek, który w tym sezonie dwukrotnie czwarty w Lillehammer, siódmy w Soczi. Popatrzmy teraz, no i także nie przekracza granicy 125 metrów. Anders Jakobsen zepsuł ten skok, to nie jest jego poziom. Myślę, że troszeczkę obniżył lot. 124,5 metra plus 3,5 punktu. W pierwszej serii miał plus 1,3, no ale 129 metrów, a więc zanotuje niestety dla norweskich kibiców. No i swoich ulubieńców Anders Jakobsen, lot w klasyfikacji generalnej dzisiejszego konkursu. Popatrzmy raz jeszcze, ładne lądowanie, zawsze nienagannie, technicznie skakał Anders Jakobsen, jest w tej chwili na miejscu piątym, a więc spycha na miejsce szóste Klemensa Murańkę, 237,6, o punkt i 1/10 Anders Jakobsen wyprzedza Polaka. Maciek Kot, który w tym sezonie no, plasuje się na razie w trzeciej dziesiątce, był 22 w Soczi, 25 w Lillehammer, 28 znowu w Soczi, tutaj po pierwszej rundzie jest na 23 miejscu. Nie najlepsza prędkość na progu Macieja Kota, ale walczy o odległość powyżej punktu konstrukcyjnego, tak mi się wydaje. Choć odległość pewnie troszkę słabsza albo podobna do tej, jaką uzyskał w pierwszej serii. 126 metrów było kilkadziesiąt minut temu i teraz bardzo podobny, sądzę, wynik. Dokładnie tyle, 129. A nie, teraz dalej, 129 metrów Maciek Kota, więc o 3 metry się poprawia w tej próbie. Trochę źle tam zainstalowane są kamery na tym. Tak, nie dokładnie widać. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Prędkość na progu, Marku, mówiłeś o tym, 94,4 km na godzinę, to jest o kilometr mniej niż Anders Jakobsen czy Peter Plewc, który prowadzi. To jest pewnie jeszcze ciągle problem naszych skoczków. Tom Hilde na naszych ekranach, a więc mamy skoczka, który po pierwszej serii zajmował 21 miejsce ex aequo z Manuelem Fettnerem. 129,5 metra Toma Hildego. Teraz potrzebuje około 131 metrów, by objąć prowadzenie. Nabrał wysokości i to jest dobry skok. Ładnie daleko poszybował teraz Tom Hilde. Zdecydowanie dalej niż w pierwszej serii. Przypomnę, w której miał 129,5, teraz 130,5 metra plus 3,6 punktu, a więc w dalszym ciągu zawodnicy mają niekorzystne warunki, chociaż 0,4 metra na sekundę to nie jest wiatr, który wypaczałby w jakikolwiek sposób lub też wpływał w znaczny sposób na to, na odległości, jakie osiągają zawodnicy. Tom Hilde, no to od sędziów wyższe niż podczas pierwszej serii, no i on jest w tej chwili numerem 1, 251,6, o 0,3 Tom Hilde wyprzedza za Petera Plewca. Manuel Fettner ma taką samą notę po pierwszej rundzie, jak Tom Hilde, są ex aequo klasyfikowani na 21 miejscu, chociaż Austriak lądował kilkadziesiąt minut temu metr bliżej. 128,5 metra uzyskał Manuel Fettner, a teraz bardzo podobna odległość, także w granicach 130 metra ląduje Fettner. No i zobaczymy, bo pewnie już identycznej noty nie będą mieli po tej drugiej rundzie Hilde i Fettner. Zobaczymy, kto będzie klasyfikowany wyżej. 130 metrów Fettnera, Hilde, przypomnijmy, 130,5 metra. Ta rekompensata za wiatr w przypadku Hildego 1,3, Fettner ma nieco mniej o 1,2 punktu, no więc pewnie Hilde będzie w dalszym ciągu liderem. Manuel Fettner 130 metrów, Aleksander Pointner cały czas patruje się jeszcze w tablicę świetlną. No i jest trzeci za Peterem Plewcem przed Maćkiem Kotem w tej chwili Manuel Fettner. Klemens Murańka na miejscu dziewiątym, Maciej Kot na miejscu czwartym. No i za moment, myślę, zobaczymy klasyfikację po pierwszych 10 skoczkach serii finałowej. Tom Hilde na prowadzeniu, Peter Plewc, Manuel Fettner, Maciej Kot czwarty, Richard Freitag, Rune Welta, Taku Takeuchi. Na ósmym miejscu Anders Jakobsen, dziewiąty Klemens Murańka i dziesiąty na razie ostatni Aleksiej Romaszow, reprezentant Rosji. A przed nami, drodzy Państwo, zawodnicy, którzy po pierwszej serii zajęli miejsca od 11 do 20. Tu jeszcze przypomnienie skoku Toma Hildego, jak na razie numer 1.
No i w tej drugiej dziesiątce będziemy mieli Krzysztofa Miętusa na 19 miejscu, ale zanim Krzysztof Miętus, na belce startowej powinien pojawić się Anders Van Emmel. W przeszłości, jak mówiłem, tutaj konkursy rozgrywane od pierwszego sezonu Pucharu Świata, 79-80, 44 razy, kilkakrotnie ze względu na złe warunki atmosferyczne albo bardzo dodatnie temperatury konkursów nie rozgrywano. Dziś jest dobra pogoda, mimo dodatniej temperatury powietrza, dużo śniegu i co ważne, kolejny indywidualny konkurs w tym sezonie, którym wiatr nie przeszkadza i nie decyduje o wynik. No, całe szczęście, wszystko przebiega sprawnie, gładko, normalnie. 131 metrów, mniej więcej tyle potrzebuje Anders Van Emmel, by objąć prowadzenie. 131 metrów miał w pierwszej serii, no i nie ma tej odległości, powyżej 125, ale 21-letni skoczek z Lillehammer, drugi zawodnik konkursu w Lillehammer podczas drugich zawodów w tym sezonie, takiej wymaganej odległości, która pozwoliłaby mu objąć prowadzenie, nie osiąga. To Anders Van Emmel od trzech sezonów tak naprawdę startujący w zawodach Pucharu Świata. To jest jego najlepszy sezon, przepracowane lato. Bardzo chwalił go Aleksander Stöckl, ale Anders Van Emmel w tej chwili, no popatrzmy, na miejscu dopiero piątym. Krzysztof Miętus. Krzysztof Miętus drugi w tym sezonie raz zdobywa punkty Pucharu Świata. Poprzednio był 26 w drugim konkursie na olimpijskiej skoczni w Lillehammer. Teraz być może najlepsze w tym sezonie miejsce, bo po pierwszej kolejce jest 19. No ale trzeba by skoczyć chyba nieco dalej niż w pierwszej rundzie, w której Polak miał 128,5 metra. Niestety nie tylko nie osiągnął tej odległości, ale wydaje mi się, że nawet punktu konstrukcyjnego, a więc rezultat zdecydowanie słabszy, poniżej 125 metrów. Metra zabrakło do punktu konstrukcyjnego. No niekorzystne warunki miał Polak. Prawie 0,9 metra na sekundę z tyłu skoczni. Sporo dodanych punktów, ale oczywiście to nie będzie wystarczająca rekompensata przy braku odległości. A tak to trzeba określić. 124 metry to jednak sporo za blisko. No ale trzeba przyznać i podkreślić to, że polscy skoczkowie w Engelbergu skaczą jak na razie, przynajmniej z tego co oglądamy powtarzalnie. Ósme miejsce w tej chwili Krzysztofa Miętusa, więc zanotował spadek w klasyfikacji generalnej, 128,5 w pierwszej serii. Natomiast kolejne punkty wpadają na jego konto, mówię o punktach Pucharu Świata i to jest ważne. A tymczasem Karl Geiger, 19-letni skoczek z Oberstdorfu, w pierwszej serii 132 metry, bardzo dobry skok, no i teraz słabo, bardzo słabo, zupełnie zepsuty, patrzy na warunki, prawie metr na sekundę, niekorzystny wiatr, a więc ten ściągający zawodnika na zeskok wiejący od tyłu, plus 8 punktów, rekompensata dla Karla Geigera, szóstego skoczka ostatniego konkursu w Soczi. No ale on ma z kim rywalizować w zespole, jest przecież Severin Freund, jest Andreas Bellinger, jest Richard Freitag, tam jest rywalizacja, która zawsze wpływa na plus, szczególnie między młodymi, którzy walczą o miejsce w składzie. 120 metrów i dopiero 12 miejsce w tej chwili Karla Geigera. A to oznacza, że Klemens Murańka przesunął się znowu o jedno miejsce w górę. Denis Korniłow, proszę Państwa, 17 lokata Rosjanina po pierwszym skoku, w którym uzyskał 128 metrów. Korniłow, przypomnę, 14, 19 w Soczi, 20 w Kusamo. Teraz szansa na to, aby ukończyć rywalizację po raz kolejny w drugiej dziesiątce, ale pewnie będzie o to trudno, dlatego że to jest zdecydowanie słabszy występ w tej drugiej rundzie niż w kolejce pierwszej. 124 metry, podobnie jak Krzysztof Miętus, metra zabrakło do punktu konstrukcyjnego reprezentantowi Rosji, a więc pozycji w połowie drugiej dziesiątki Denis Korniłow nie utrzyma. Ponad metr na sekundę. To był najsilniejszy wiatr wiejący z tyłu skoczni, jak do tej pory podczas dzisiejszego konkursu. Widzą Państwo, aż 10,5 punktu dodane. Mimo tego jest na siódmej pozycji, wypadnie z drugiej dziesiątki raczej na pewno. 10,5 punktu, przeliczając 1,8 to jest metr. No to jest około, myślę, 6 metrów. 6 metrów dodanych za ten dla Denisa Korniłowa. A tymczasem 30-letni Martin Koch z Villach ma na swoim koncie złote medale Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa świata w konkursach drużynowych indywidualnie cały czas czeka na jakieś wielkie wydarzenie Martin Koch. W tym sezonie najlepsze jego starty to dwukrotnie 18 miejsce, także niekorzystne warunki, plus 10,8 punktu, a więc coraz mocniej od tyłu zaczyna zawiewać. Proszę zwrócić uwagę na lot Martina Kocha. On bardzo korygował sylwetkę i ułożenie ciała w locie, stąd też te szeroko rozłożone ręce.
lądowanie z ładnym telemarkiem. Aleksander Pointer, który w zasadzie razem ze swoimi skoczkami również odbija się w mieście trenerskim. No i popatrzmy, 122,5 metra, 10 miejsce w tej chwili dla Martina Kocha. Jest przed Taku Takeuchim, a za Krzysztofem Miętusem, który jest aktualnie na miejscu 9. Łukasz Klawa, reprezentant Czech, na 14 miejscu w Soczi. Tutaj po pierwszej rundzie egzekwo klasyfikowany na 15 pozycji z Martinem Kochem, którego oglądaliśmy przed momentem. Pierwszej serii 128,5 metra, jedynego czeskiego skoczka w 30. Bardzo dobra prędkość na progu, ponad 95 km na godzinę, wysoki lot Łukasza Klawy, ale odległości dobrej Czech nie osiąga, bo punktu konstrukcyjnego, wydaje mi się, do punktu konstrukcyjnego nie doskoczył. Widzą Państwo na swoich ekranach 123 metry, to jest zdecydowanie słabszy skok niż pierwsza próba Łukasza Klawy. No i również warunki. Faktycznie ostatnich kilku skoczków. To jest około metra, nieco tak, ponad metr z tyłu skoczy. Metr z tyłu, a więc te niekorzystne teoretycznie warunki. Ale zawodnicy mówią, jak ktoś jest w formie, to i w każdych warunkach potrafi skoczyć daleko. Łukasz Klawa na 9 miejscu w tej chwili, no a więc spycha na miejsce 10 Krzysztofa Miętusa. Na prowadzeniu tam hit. O 0,1 punktu wyprzedził Krzysztofa Miętusa Łukasz Klawa. No, a na macie kot, także przesuwa się w górę. A na naszych ekranach Andreas Wellinger. Popatrzmy na tego 17-latka. To objawienie tego sezonu. I to będzie najprawdopodobniej nowy lider, choć nie tak daleko. Przypomnijmy, Wellinger 129 metrów podczas pierwszej serii. Ma na swoim koncie już miejsce na podium w Soczi. Piąty w Kusamoi w Lillehammer. 17-letni zawodnik, który przebojem wdarł się tak naprawdę do czołówki Pucharu Świata, w której zajmuje Wellinger w tej chwili szóste miejsce, mając na swoim koncie 188 punktów. 128,5 metra to odległość, jaką w tej chwili osiągnął Andreas Wellinger. No to od sędziów. No, zdecydowanie lepsze niż te, które otrzymał w pierwszej serii. Po 18 od czterech sędziów, jeden sędzia 18,5. No i obejmuje w tej chwili prowadzenie. Jest numerem 1 Andreas Wellinger. 252,9 punktu, a więc o 1,3 wyprzedził Toma Hildego. No i Thomas Morgenstern zaskakująco daleko po pierwszej rundzie Austriak, 129 metrów, 13 pozycja. Pamiętajmy, trzykrotnie tutaj wygrywał, trzy razy był drugi, raz zajmował miejsce trzecie, ale dziś będzie daleko od podium Thomas Morgenstern, bo to są nieudane jego skoki. Zarówno ten pierwszy, lepszy stylowo na odległość 129 metrów, jak i ten finałowy. Widzimy 126,5 metra, więc 2,5 metra bliżej ląduje. W niekorzystnych warunkach dodane 8 punktów, ale już to nie było ponad metr na sekundę z tyłu skoczni. Thomas Morgenstern w nie takich trudnych warunkach skakał i skakał rewelacyjnie. Dziś po prostu jest jego słabszy dzień. No ale zobacz Marku, drugi, trzeci Lillehammer, potem 33, potem czwarty, 15. W kratkę zaczyna skakać Thomas Morgenstern. Czyżby ta austriacka machineria troszeczkę się rozregulowała? To Andreas Wellinger na naszych ekranach. No i Noriaki Kasai. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że Noriaki Kasai swój pierwszy konkurs Pucharu Świata wygrał w 1992 roku, a więc dawno temu. I skacze cały czas poprawnie, skacze dobrze. 12 miejsce po pierwszej serii, 127,5 metra. To była odległość, jaką osiągnął Noriaki Kasai podczas swojego pierwszego skoku. Teraz 121,5. Myślę, że można złożyć to na kart niekorzystnych warunków, w jakich przyszło szybować przesympatycznemu Japończykowi. Plus 8,3 punktu. Dodatkowo Noriaki Kasai. No i ciekawe, na którym miejscu będzie w klasyfikacji. Nieco niższe noty od sędziów dostał. 17,5, 18,5. Te dwie noty odpadną, pozostaną więc 3 osiemnastki. Dokładnie. No i jest na 14 miejscu w tej chwili Noriaki Kasai. A przypomnę, na 6 miejscu najlepszy z Polaków Maciek Kot. No i kończący tę drugą grupę, a więc klasyfikowany na 11 miejscu, przedostatni z Niemców, drugi, jeśli chodzi o wyniki po pierwszej rundzie, Michael Neumayer. Pierwsza próba to dokładnie 130 metrów, nie najlepsze jak zwykle u niego lądowanie, pół metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni wiał podczas jego pierwszego skoku. Także znakomita prędkość na progu, 95,5 km na godzinę, niespokojny lot, ale odległość dobra.
potrafi natychmiast reagować na to, gdy wyczuje, że miał dobrą odległość, gdy jego zdaniem wykonał dobry skok Michael Neumayer. Pół metra dalej niż w pierwszej rundzie, 130,5 metra, ale tym razem delikatniejszy wiatr niż w przypadku kilku skoczków, których oglądaliśmy dosłownie przed chwilą. Ten wiatr nieco ucichł, choć nadal generalnie kierunek to jest tył skoczni w plecy zawodnika. 130,5 metra, no i zobaczymy, czy to będzie oznaczało, że zmieni swojego dużo młodszego kolegę Andreasa Mellingera na prowadzeniu Michael Neumayer. No najprawdopodobniej tak się stanie, bowiem to był dobry schod Michaela Neumayera. Dodatkowo plus 3,8. No i jest na pierwszym miejscu 253,7, a więc o 0,8 wyprzedza Michael Neumayer Andreasa Mellingera. No i drodzy Państwo, zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja po 20 skoczkach w serii finałowej przed tą najlepszą dziesiątką. Neumayer, Wellinger, Hildebrandt, Morgenstern, Fettner, Maciek Kot na wysokim 7 miejscu, a więc w najgorszym wypadku Maciek Kot zakończy rywalizację dzisiaj na miejscu 17, na 10 w tej chwili Denis Korniłow, no i druga dziesiątka, Krzysztof Miętus na miejscu 13, Klemens Murańka jak na razie na miejscu 18, no a na 20 Aleksiej Romaszow. A przed nami najlepsza dziesiątka: Tepesz, Kofler, Zografski, Lojtl, Bardal, Kubacki, Freund, Chwalasz, Lirenzauer i ten, który będzie zamykał dzisiejsze zawody, prowadzący po pierwszej serii Kamil Stoch. Przypomnę, Kamil na prowadzeniu 0,8 punktu straty do Gregora Schlierenzauera. Gregor Schlierenzauer ma straty 0,8 punktu do Kamila Stocha. No i punkt i 0,2, czyli około 70 cm. Jaka chwala traci do polskiego lidera po pierwszej serii, Andy Wellinger. A widzą Państwo, już udziela pierwszych wywiadów obok niego Michael Neumayer. A my czekamy na skok 10 po pierwszej serii Jurija Tepesza. Jurij Tepesz, 23 lata, pochodzący z Lubliany zawodnik. No i popatrzmy. I to jest dobry skok, to jest dobry skok, daleko poszybował Jurij Tepesz, 128,5 metra ten zawodnik taką odległość osiągnął w pierwszej serii, teraz myślę 134, a więc jak na razie najdłuższy skok serii finałowej. Brawo, Jurij Tepesz wraca do gry, wraca w mocnym stylu. Praktycznie w ciszy leciał Jurij Tepesz, tylko pół punktu odjęte za delikatny, wręcz niezauważalny ruch powietrza pod narty. Goran Janusz na naszych ekranach, trener reprezentacji Słowenii. No i oto nowy lider, Jurij Tepesz, 259,1, a więc o 5,4 punktów wyprzedza w tej chwili Słoweniec Michaela Neumayera. Tepesz, Neumayer, Wellinger, pierwsza trójka, Maciej Kot na miejscu 8. A za chwilę zwycięzca ostatniego konkursu w Soczi, czyli Andreas Kofler. Który zajmuje miejsce 9 w pierwszej serii, Austriak uzyskał 131 metrów. Obniżona jego belka o 1, a więc to, co jest możliwe na wcześniejszą prośbę trenera, jury może obniżyć belkę startową. Dodane 3,6 punktu będzie miał Andreas Kofler. Mimo tego obniżenia, jaka prędkość na progu, ponad 95 km na godzinę, jaki daleki lot! Piękny skok Andreasa Koflera. Mamy nowego lidera, lidera nie ulega wątpliwości, a może tym liderem będzie jeszcze kilka minut, bo pewnie trudno będzie kolejnym zawodnikom skakać tak daleko. Pół metra zabrakło do rozmiaru skoczni, zdecydowanie najdłuższy lot podczas dzisiejszych zawodów, zarówno pierwszej, jak i drugiej serii. 136,5 metra Andreas Kofler, też prawie niezauważalny wiatr z tyłu skoczni, 0,3 metra na sekundę, no ale pamiętajmy o niższym rozbiegu, o dodanych punktach z tego tytułu, triumfujący Pointner, bo Kofler jest oczywiście nowym liderem. No to było widać od początku, kiedy wyszedł z progu, przepięknie nałożył się na narty Andreas Kofler, złapał to odpowiednie noszenie, no i Andy Kofler w tej chwili na prowadzeniu z ogromną przewagą. Myślę, że tym skokiem on zaatakował podium dzisiejszego konkursu. Zdecydowanie będzie trudno rywalom pokonać, bowiem poprzeczka jest zawieszona w tej chwili bardzo wysoko. No i Władimir Zografski, młodziutki Bułgar na 8 miejscu po pierwszej serii. Popatrzmy teraz na jego skok. To również nie jest zły skok, ale nie tak daleko jak Andreas Kofler. Władimir Zografski po pierwszej serii, 130,5 metra. Teraz znacznie niższa prędkość na progu, porównując go do Andreasa Koflera, 128,5 metra, plus 5,9 punktu
za niekorzystne warunki otrzymuje w tej chwili jedyny reprezentant Bułgarii. A raz jeszcze oglądamy lądowanie, myślę, bez zarzutu, dlatego powinny być wysokie noty, po 18,5 punktu, po 18 myślę. O proszę, wszyscy sędziowie 18,5 punktu. No i Władimir Zdograwski w tej chwili na trzecim miejscu, a więc za Jurijem Tepeszem, a przed Michaelem Neumayerem. A teraz Wolfgang Leutz, na razie siódme miejsce, to jest najlepszy w tym sezonie wynik Austriaka, bo do tej pory najwyższa lokata to dziewiąte miejsce w Kusam. W pierwszej serii Leutz 130,5 metra, bardzo ładnym stylu. Teraz dwa komita, prędkość na progu i też bardzo dobry skok. 95,8 km na godzinę na progu miał Wolfgang Kloitz. Najszybszy. Najszybszy. No i 130 metrów, a więc możemy mówić o szwajcarskiej regularności Wolfganga Kloitza. Pół metra bliżej niż za pierwszym razem lądował austriacki skoczek. No i myślę, że to będzie najlepszy w sezonie jego wynik. Pewnie liderem nie będzie, ale przypuszczam, że może być w tym momencie klasyfikowany na drugim bądź trzecim miejscu. Wolfgang Leutz 130 metrów, będzie w tej chwili na miejscu drugim, za Andreasem Kofflerem, a przed Jurijem Tepeszem. No ale do Andreasa Kofflera ma sporą stratę, bowiem to jest 11 punktów. Oto Andreas Koffler, kapitalny skok, 136,5 metra, przypomnijmy. Anders Bardal to zawodnik, który po pierwszej serii zajmował szóste miejsce, skoczył 132 metry, tyle samo, ile znajdujący się przed nim Dawid Kubacki. Popatrzmy, Anders Bardal już w powietrzu. Również ładny lot, ale zabrakło odległości. Tak jak gdyby skrócił trochę ten skok. Wydawało mi się, że gdyby jeszcze troszeczkę przytrzymał te narty rozłożone, być może ta odległość byłaby nieco dłuższa. 129 metrów to za mało, by mierzyć w zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Przy 136,5 metrach Andreasa Kofflera. No, myślę, że... Ciekawa sytuacja, bo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Koffler jest za Bardalem. Bardal trzeci, Koffler czwarty, dzieli 10 punktów. No i dzisiaj Koffler te punkty odrobi, wyprzedzi Norwega w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak to na razie wygląda, bo Koffler jest pierwszy, a Bardal w tym momencie trzeci. A teraz, proszę Państwa, Dawid Kubacki. No, zanosi się na najlepszy w karierze wynik Polaka, który zajmuje piąte miejsce po pierwszym znakomitym skoku na odległość 132 metry. Do tej pory to najwyższe miejsce w karierze to było 17 miejsce w Soczi, bo pamiętajmy, on w tym sezonie po raz pierwszy plasuje się w 30, zdobywa punkty. Trzymajmy kciuki. Dawid Kubacki. Dobra prędkość, 95 km na godzinę, wysoko leci, będzie daleki lot, nie tak bardzo daleki, ale możemy mówić o dwóch udanych skokach Dawida Kubackiego. Brawo, brawo, brawo dla naszego reprezentanta. Świetne, dwa powtarzalne skoki Dawida Kubackiego w pierwszej serii, 132 metry, teraz 128,5, nieco krócej, ale potwierdza swoją bardzo dobrą i wysoką formę Dawid Kubacki i w pełni zasłużenie można go, no... włączyć do zdecydowanej światowej czołówki skoków narciarskich. Bardzo ładnie. Na pewno będzie najlepszy wynik w karierze, bo być może nie utrzyma miejsca w pierwszej dziesiątce. Utrzyma, bo jest piąty, a więc będzie miejsce w pierwszej dziesiątce po raz pierwszy w karierze Dawida Kubackiego. Brawo! Dawid Kubacki na piątym miejscu za Jurijem Tepeszem, a przed Władimirem Zograwskim. No i popatrzmy, co w serii finałowej zrobi Severin Freund. W pierwszej serii 133 metry, on zajmował czwarte miejsce po pierwszej serii, a więc drodzy Państwo, to już jest decydująca walka o miejsca na podium, walka o zwycięstwo w konkursie. Czy Severin Freund będzie w stanie zdetronizować Andreasa Kofflera? Popatrzmy na skok Niemca, daleko, daleko, dobry skok, ale wydaje mi się, że troszeczkę za mało, by pokonać Andreasa Kofflera. 132 metry, 136,5 Kofflera, tylko 2,1 punktu, zdecydowanie więcej tych punktów dodanych miał za niekorzystne warunki, plus obniżony rozbieg Andreas Kofler. No i Severin Freund najprawdopodobniej będzie w tej chwili na miejscu drugim. Tak, bo łączna długość obu skoków jest lepsza Andreasa Kofflera niż Severina Freund. Jest tak. Na drugim miejscu, tak jak wspominałem, Severin Freund. 265,1 punktu, też spora punktowa strata. Kofler bardzo blisko podium, trzech zawodników pozostało do zakończenia rywalizacji. Jaka chwala, w Kusamo był liderem po pierwszej serii, ale drugi skok miał nieudany, spadł do trzeciej dziesiątki. Teraz po pierwszej kolejce jest na trzecim miejscu, 136 metrów, świetny, pierwsza próba młodziutkiego Słoweńca. No popatrzmy, jak to będzie w finale.
A tym razem nie zepsuł tak bardzo tego drugiego skoku, ale wydaje mi się, że z odbiciem nie było najlepiej. Nie uzyskał tej paraboli lotu, która pozwoliłaby mu wylądować kilka metrów dalej. Tego było trzeba, aby utrzymał się w czołowej trójce, ponieważ odległości zabrakło. Nieco tylko powyżej punktu konstrukcyjnego. 129 metrów uzyskuje Jaka Chwala i myślę, że to będzie za mało, aby utrzymać miejsce w czołowej trójce. Ale mimo wszystko czołowa dziesiątka będzie na pewno. No, jest w momencie na trzecie miejsce, tak jest. A więc, proszę Państwa, Kofler jest po raz trzeci w tym sezonie na podium. Drodzy Państwo, Andreas Kofler na podium, Jaka Chwala trzeci i już tylko dwóch zawodników pozostało do końca. Gregor Schlierenzauer i po nim Kamil Stoch. Gregor Schlierenzauer, czy sięgnie po swoje czwarte zwycięstwo na Grosstitlisschanze? Przypomnijmy, 42 razy wygrywał w zawodach Pucharu Świata. 67 razy Gregor Schlierenzauer stał na podium zawodów Pucharu Świata. 136 metrów potrzebuje Schlieri, by pokonać Kofflera. Czy będzie ta odległość? Daleko! Daleko, ale czy aż tak daleko by wygrać? Myślę, że może zabraknąć tej odległości troszeczkę. Gregor Schlierenzauer 132 metry. No więc około 4 metrów zabrakło Gregorowi, by nawiązać walkę z Andreasem Kofflerem, ale te 132 metry plus 3,8 za niekorzystne warunki spowodują, że... 8 punktów przewagi po pierwszej serii, pamiętajmy jeszcze o tym. Tak, tak, będzie na miejscu... Niewielka różnica będzie między Kofflerem a Schlierenzauerem. Ale wydaje mi się, że za mało. Zbyt krótko, by móc myśleć o objęciu prowadzenia. Jest na drugim 268,1 punktu, a więc o 4,5 punktu przegrał Gregor Schlierenzauer z Andreasem Kofflerem. No i Kamil wszystko jasne. Stoch, pierwsza seria 132,5 metra po Banicji, po treningach w Ramsau. Kamil Stoch, który był przed rokiem drugi, teraz jest liderem po pierwszej serii nad Kofflerem. Ma 8,7 punktu przewagi. Dobra prędkość 94,7, trochę niski lot, ale będzie daleko. Jest, brawo! Wydaje mi się, że Kamil musi wygrać ten konkurs. No i do jednego punktu, jaki do tej pory zdobył w tegorocznych startach Pucharu Świata, dołoży 100 i będzie w okolicach czołowej 15. 134 metry, a więc 1,5 metra lepiej niż w pierwszej serii. Bliżej niż Kofler, ale wydaje mi się, że ta przewaga po 8 ponad punktów w pierwszej serii powinna wystarczyć do tego, aby Kamil odniósł 6. w karierze zwycięstwo, by po raz 11 stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Brawo dla Kamila. Czekamy jeszcze na noty sędziowskie, ale wydaje mi się, że powinny być wysokie. 19, 19,5 punktu. Gratulacje Pointnera dla Kruczka. On chyba wie, że Kamil będzie pierwszy. Tak jest. Poczekajmy. Wie o tym także Kofler. Kamil Stoch. Jednak drugi. 272,5 o 0,1 punktu. Jęk zawodu na trybunach. Brawa dla Kamila Stocha za kapitalny występ. 0,1 punktu dzieliła Kamila od zwycięstwa w tym konkursie, od wyrównania. 272,6. Andreas Kofler 272,5 punktu. Kamil Stoch. Ale to się nazywa comeback. To jest powrót w wielkim stylu. W ubiegłym sezonie drugi. Potem był, jak pamiętasz, piąty na turnieju czterech skoczni. Teraz także drugie miejsce dla Kamila Stocha. Ten spokój, ten trening, to uporządkowanie spraw ze sprzętem spowodowało tak kapitalny powrót naszego skoczka. A więc Andreas Kofler wygrywa, Kamil Stoch 0,1 za Austriakiem, na miejscu trzecim Gregor Schlierenzauer. Tak, Severin Freund pozostanie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Gregor Schlierenzauer będzie drugi, no ale jak mówiliśmy, Kofler wyprzedzi Bardala i awansuje na trzecie miejsce w łącznej punktacji Pucharu Świata. Drugi z rzędu wygrany konkurs przed Andreasa Kofflera, więc mamy trzech zawodników, którzy w tym sezonie wygrywali po dwa razy. Severin Freund, Gregor Schlierenzauer i Andreas Kofler. Właśnie nas ogromnie cieszy powrót Kamila Stocha do czołówki światowej. Drugie miejsce przed rokiem, drugie miejsce w tym sezonie. Wtedy to było w drugim konkursie w Engelbergu, teraz w pierwszym. Dawid Kubacki, najlepszy w karierze wynik, miejsce w czołowej dziesiątce. Dwóch Polaków w czołowej dziesiątce. Brawo, trzymać brawo. Panowie, a ci, którzy są trochę dalej, a mamy jeszcze trzech Polaków punktujących dzisiaj. Maciej Kot, najlepsze w sezonie miejsce, po raz pierwszy w 20 na 17 miejscu. No i w trzeciej dziesiątce będziemy mieli Krzysztofa Miętusa i Klemensa Murańkę. Brawo, brawo. Poprawiamy się, panowie, w kolejnych konkursach. Jutro będzie szansa, aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki. Miętos 23, no ja myślę, a Klemens Murańka
na 20. Ja myślę, że wielkie brawa dla naszych reprezentantów za ten wielki comeback, za powrót. Ten spokój, ten trening na Wramza u Piotrka Żyły i a przede wszystkim Kamila Stocha, również skoki treningowe w Zakopanem, do tego oczywiście przeróbki kombinezonów, drobne poprawy sprzętowe, o czym mówił Łukasz Kluczek, dały kapitalny efekt. Drodzy Państwo, no jakżeż przyjemnie ogląda się takie obrazki, kiedy Kamil Stoch ląduje na podium. Drodzy Państwo, na razie oddajmy głos do studia, wracamy do Engelbergu na dekoracje.